Wyobrażasz sobie siebie na emeryturze? Tak. Tak. Co ty będziesz robić poza łamaniem stołów? Wtedy to ja się chyba będę łamać już. To znaczy, wyobrażam sobie taką emeryturę, na której jednak od czasu do czasu pracuję. Królewna. Ale od czasu do czasu. Wtedy to już królowa. Nieśpiesznie, niezbyt inwazyjnie i wyczerpująco. Po 60. Czy wy artyści możecie? Oczywiście, że tak. No, masa aktorów i aktorek, które są na emeryturze jakby takiej formalnej, ale grają. I to jest... Widzę to jako ogromny komfort. A jak patrzysz, jak swoje życie spędza teraz twoja mama, to możesz coś sobie z tego wybrać? Bo mama chyba nie siedzi w domu. No moja mama jest bardzo aktywną osobą i moja mama, jak do niej dzwoni, to zawsze gdzieś biegnie i nie ma czasu, albo biegnie na jedno spotkanie klubu seniora, albo właśnie ma próbę do jakiegoś występu, albo kombinuje kostium, żeby się przebrać za jakąś coś, bo mają właśnie jakiś bal. Więc moja mama właściwie ma mniej czasu niż ja. Wielokrotnie tak myślę o niej. Nie była tak aktywna przed emeryturą, bo po prostu zwyczajnie pracowała i jeszcze miała nas. I to w czasach, gdzie nie było pomocy znikąd. Więc ona teraz żyje pełną piersią, można powiedzieć. Czy na tej emeryturze twojej, kiedy sobie tam od czasu do czasu pograsz, zostanie ci trochę czasu, na przykład mogłabyś założyć przedsiębiorstwo z bratem, gdzie promowalibyście paralotniarstwo w Polsce? Bo twój brat, zdaje się, nie siedzi też na ziemi, więcej jest w górze. Różnie. Balansuje. Balansuje. Rzeczywiście jest instruktorem paralotniarstwa, ale jest też... Proszę? Latałaś z nim? Tak, tak, oczywiście. No i? Zresztą sama też. Ja nie jestem w stanie przełamać tego strachu. Ale ty kiedyś powiedziałaś mi, że traktujesz samolot jak autobus, więc dla ciebie to nie ma znaczenia. No tak, znaczy ja nie mam takiego lęku, ale to jest coś zupełnie innego. Jednak to tak, jakbyś leciała samolotem kabrioletem. I to takim niedużym. Jeszcze odpowiadała za wszystko. Jeszcze za sterami. No to jest uczucie nieprawdopodobnie emocjonujące, wyzwalające, ale też oczywiście no takie... Zatykając, pierwszy raz leciałam z nim oczywiście w tak zwanym tandemie. Pamiętam chyba ze Skrzycznego.